Niemal 6 milionów złotych kosztować będzie termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Modernizacja obejmie Urząd Miasta, Środowiskowy Dom Samopomocy Przystań oraz Kino Etiuda. Miasto na ten cel pozyskało ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania. 3 obiekty użyteczności publicznej zmienią swój wizerunek, poprawią swoją estetykę, zwiększy się efektywność energetyczna tych budynków, a tym samym zmniejszą się koszty utrzymania. Zakres prac jest szeroki, od modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wymiany stolarki okiennej, po montaż kolektorów słonecznych w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Wszystko po to, by uzyskać jak największe oszczędności. Wartością składową jest ta 1/4, która musi być uzyskana. Natomiast przy jednym budynku może być tak, że na ogrzewaniu uzyskujemy 1/3, a na drugim budynku deko mniej. To w zależności też od kubatury obiektu. Pieniądze na termomodernizację to kolejne środki zewnętrzne, po które sięga miasto. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas zwraca uwagę na skuteczność gminy Ostrowiec Świętokrzyski w tym zakresie. Już dzisiaj Ostrowiec jest prawdziwym liderem w korzystaniu ze środków. Tak patrzę na ostatni miesiąc, to i projekty targowiskowe, i zabezpieczenie przeciwpowodziowe, czyli jesteśmy tutaj dosyć często, bo i wiele się dzieje i Państwo okazujecie się skutecznym aplikującym o środki europejskie. To pokazuje, że ten potencjał też administracyjny jest na wysokim poziomie. Gmina zamierza jeszcze w tym roku rozpisać przetargi na realizację zadania. Prezydent Jarosław Górczyński chce, aby każdy budynek realizowała inna firma. To zwiększy konkurencję, a tym samym powinno spowodować zmniejszenie cen i to jest nasz główny taki wyznacznik. Nie obawiamy się tutaj znaczących przesunięć terminów. Wiele rzeczy jest uzależnionych nie od nas i dobrze, że nie na wszystko mamy wpływ, bo pogoda tutaj ma decydujący wpływ. To wszystko zależy, jaka będzie zima, czy wykonawcy przystąpią zaraz z marszu, czy będą czekać na sprzyjające warunki. Planowana termomodernizacja nie wpłynie na funkcjonowanie obiektów. Będą one nadal dostępne dla mieszkańców. Prace mają zakończyć się w 2018 roku.